Witajcie! Dzisiaj chciałam Was zaprosić na opowieść o życiu Oli Pawłowskiej. Będzie to opowieść na podstawie książki napisanej przez córkę Oli Pawłowskiej, Suzanne Schurman, a książka nosi tytuł Legacy of Courage, czyli Dziedzictwo Odwagi. I podtytuł to The Life of Ola Pawłowska, Night of Baha'u'llah, czyli Życie Oli Pawłowskiej, rycerza Baha'u'llaha. I otrzymałam tą książkę od córki Oli, od autorki, od Suzanne, z dedykacją dla Liliany z Nowego Sącza, w nadziei na kiedyś czas, aby opowiedzieć tę historię po polsku. I przez te wszystkie lata ja bardzo pragnęłam tą historię opowiedzieć po polsku, lecz niestety nie miałam czasu, aby całą ją przetłumaczyć. Miałam różne pomysły, aby ją streścić, może napisać jakiś artykuł, ale ostatnio pomyślałam sobie, że mogę opowiedzieć ją po polsku w tej formie, w formie opowieści, audycji tutaj. I życie Oli Pawłowskiej jest absolutnie niesamowite. Urodziła się ona w południowej Polsce w 1910 roku. Część życia spędziła w Polsce, później jakby wiatr historii sprawił, że musiała wyjechać, jakby uciekać z Europy do Kanady i następnie spędziła kilka lat na wyspach Saint-Pierre na północy Kanady, a także później 1/3 swego życia spędziła w Afryce, później znowu przez kilka lat w Polsce. I wreszcie też ostatnie lata swojego życia spędziła w Kanadzie. Jest to niesamowicie fascynujące życie, niesamowita osobowość. I ja zachęcam wszystkim do przeczytania tej książki. Jest na razie ona tylko w języku angielskim, ale tutaj otrzymacie taki skrót życia Oli. I zapraszam Was serdecznie. A więc mamy rok 1880, Kraków, hrabia Klemens Rutowski poznaje Aleksandrę Armanowicz. Rodzina Armanowiczów przez pokolenia mieszkała już w Krakowie. Jest to rodzina należąca do burżuazji. Aleksandra mówi po francusku, po niemiecku, po polsku. Jest to XIX wiek, czas rozbiorów. Polska znajduje się w okresie rozbiorów. Klemens Rutowski jest arystokratą, a ojciec Aleksandry, Felix Armanowicz, jest właścicielem prawie całej ulicy Batorego w Krakowie. Jest bardzo hojny. Jako prezent ślubny Felix wysyła młodą parę do Paryża, do Berlina, gdzie Klemens studiuje medycynę. Następnie Felix Armanowicz kupuje im posiadłość 50 km od Krakowa w górach Beskidu. Jest to 200 hektarów ziemi, 2000 hektarów lasu i buduje tam dwór. Posiadłość nazwano Łąkta. Oprócz tego mieli też mieszkanie na ulicy Batorego, gdzie spędzali zimę, biorąc udział w różnych wydarzeniach towarzyskich. Klemens i Aleksandra mieli 5 dzieci: Anna, Zofia, Adam, Maryla oraz najmłodsza Oleńka. Oleńka urodziła się 14 lutego 1910 roku w Łąkcie. Ochrzczono ją Aleksandra Józefina Rutowska w kapliczce w Łąkcie. Nazywano ją Oleńka, a później Ola. W sąsiedniej wsi, w Żegocinie, odnotowano w rejestrze kościelnym jej narodziny. Pierwsze 4 lata życia Oleńka spędza w Łąkcie, aż do wybuchu wojny w 1914 roku. I rodzina pakuje się, jedzie pociągiem do Austrii. Tam przebywa przez jakiś czas, aż wreszcie matka Oleńki, Aleksandra, zabiera ją do Krakowa, do domu swojego ojca, Feliksa Armatowicza, który choruje, a później, niedługo później umiera. I Oleńka w Łąkcie była jakby na wolności, biegała z psami, przebywała wśród natury, w sadzie, w ogrodzie, wśród pól, a w Krakowie to było zupełnie inne życie. Chodziła na spacery po plantach ze swoją matką i z guwernantką. Mama jej dużo czytała, lecz nigdy nie opowiadała jej nic o sobie. I Oleńka trochę nudziła się w Krakowie, nie bawiła się z innymi dziećmi. Kiedy miała 6 lat, nie poszła do szkoły, tylko miała nudne, prywatne lekcje, jak to opisywała. Czytała czasopisma, czytała Biblię, nauczona była także modlitwy, Aniele Boży. I przypominała sobie zawsze obrazek anioła stróża, który pilnuje dziecko nad strumykiem. Służąca Ruzia zabierała Oleńkę do kościołów, by oglądać szopki krakowskie. Po wojnie Ola wróciła do Łąkty i tam ciocia Jachimska czytała jej historię o świętych, o Jezusie. Ona pamiętała, jak to biedni go rozpoznali jako Syna Boga, a bogaci nie. I Oleńka jak gdyby martwiła się, że ona nie będzie miała już takiej jakby próby w życiu, nie będzie mogła się jak gdyby tu wykazać swoją wiarą. Ciocia też dużo jej opowiadała o roślinach leczniczych. Kiedy Oleńka wróciła do Łąkty, zobaczyła ślady wojny. Dom miał dziury po kulach, nieopodal odbywa się bitwa pod Gorlicami, a jej ulubiony las Kosówka został zniszczony przez artylerię. Pojawiły się 2 cmentarze wojskowe. Że Oleńka nigdy nie miała dobrego kontaktu z rodzeństwem, byli od niej o wiele starsi. Za to miała bardzo dobry kontakt z ojcem. Wspomina na przykład lato spędzone z nim w Łąkcie, wspólne spacery. Ojciec uczył ją, jak orać, jak sadzić rośliny, jak uprawiać, a nawet dawał jej kurs architektury greckiej, razem nawet z różnymi testami. I czytał jej także Fausta Goethego. Oleńka miała częsty kontakt ze służącymi. Kilka rodzin mieszkało i pracowało właśnie we dworze w Łąkcie. Widziała, jak niesprawiedliwie byli traktowani, jacy byli ubodzy. Obserwowała to wszystko. I w listopadzie 1918 roku Polska odzyskała niepodległość, a we wrześniu 1919 Ola została wysłana do szkoły w Nowym Sączu. Była to szkoła sióstr Niepokalanek w Białym Klasztorze. Wszystkie siostry Oli też tam uczęszczały i siostry Niepokalanki założyły ten klasztor pod koniec XIX wieku, aby edukować dziewczęta ze szlacheckich rodzin. Była to edukacja głównie humanistyczna, języki, literatura, historia. Była to też szkoła gospodarstwa domowego, która jakby kształciła dobre gospodynie. Dziewczęta miały także taniec, rysunek, lekcje muzyki. Była to szkoła z internatem i mieszkało tam około 80 uczennic. Oli bardzo podobało się w szkole, ma miłe wspomnienia. Siostry były przyjazne, lecz wspomina także, że nauka religii była dosyć nudna. Na przykład o 6 rano była msza i Ola bardzo często mdlała. Były także dla niej trudne komunia i spowiedź. Ona za bardzo, czy te w ogóle uczennice nie rozumiały tych grzechów, wszystkie one w ogóle nie kłamały, nie plotkowały, były uczciwe. Był to taki jakby hermetyczny świat, w którym żyły. Była także dla Oli trudna spowiedź, trudna była dla niej komunia, jak gdyby msze i te wszystkie rytuały nie powodowały u niej takich wzniosłych uczuć. Wolała modlić się w naturze, sama. Studiowała także historię Kościoła, życie, żywoty papieży, a było to ciekawe, że mało studiowały Biblii. Ola także wspomina, że nie inspirowały ją posągi świętych, ich życie. Czasem życie świętych było dla niej ciekawe, lecz najbardziej ją interesowała ta bezinteresowna służba dla innych lub takie poświęcenie się jakiejś sprawie właśnie wyższej. Kiedy Ola miała 16 lat, rozpoczęły się bale, jej siostry wyszły za mąż. Ola z kolei przez rodzinę została wysłana do Jazłowca, do innej szkoły klasztornej. Nie chciała tam jechać, było to w południowo-wschodniej Polsce, ale w końcu pojechała. Nie wiedziała, że było to niedaleko Wiśniowczyka, gdzie mieszkała jej siostra Zofia z rodziną. I latem spędzała właśnie lato w Wiśniowczyku, jeździła konno. Widziała także, jak jej życie było uprzywilejowane, dlatego że pochodziła właśnie z rodziny arystokratycznej. Pewnego dnia wspomina, że spotkała na polach, jadąc konno, chłopkę, która była bardzo postarzała, nie miała zębów i okazało się po rozmowie, że była w tym samym wieku co Ola. Więc to miała takie różne refleksje na temat tych różnic właśnie klasowych i na temat niesprawiedliwości, która też panowała. I później rodzina zdecydowała, że Ola nie wróci do Jazłowca, lecz zostanie w Łąkcie. Jeździła wtedy w tą zimę bardzo dużo na nartach. Jej brat ożenił się z Renią i mieszkali właśnie w Łąkcie. Ola później towarzyszyła matce w Krakowie, pojechała do Krakowa, nie miała matury, a bardzo chciała studiować, lecz nie było to łatwe. Chodziła tylko na kursy historii sztuki, wyszywała, jakby czuła w tym okresie, że nie ma celu w życiu, nudziła się. Pewnego dnia przeczytała zakazaną księgę przez Kościół, Życie Chrystusa, Renana, i na spowiedzi powiedziała o tym księdzu. On ją bardzo zbeształ. Ona powiedziała, że nie żałuje, że cieszy się, że poznała jak gdyby inny aspekt życia Jezusa, a on oznajmił, że ją ekskomunikuje z Kościoła za przeczytanie tej księgi. I Ola to bardzo, bardzo przeżyła. To było dla niej bardzo trudne. Jej rodzina podzieliła majątek. Oleńka też otrzymała swoją część i miała dostawać miesięczną taką wypłatę. Chciała studiować w Paryżu, lecz musiała zostać w Krakowie, opiekować się swoją matką. I w tym czasie chodziła na wiele bali. Organizowała także jeden bal. Dziadek Armanowicz miał piwnice pełne wina w piwnicach należących do apartamentów przy ulicy Floriańskiej, które były własnością rodziny. Ola chciała pracować, chciała zarabiać na swoje życie, chciała mieć zawód, lecz nie wiedziała, jak to zrobić, prawda? Było jeszcze to wtedy nieakceptowane społecznie, aby w tych czasach, aby kobieta sama się utrzymywała. I na jednym z bali poznała Wacka. Wacław Pawłowski, urodzony był na Ukrainie, ukończył szkołę teatralną w Warszawie i grał rolę w prestiżowym teatrze w Krakowie. W sekrecie przed rodziną Ola rozpoczęła spotkania z Wackiem. Bała się, że rodzina go nie zaakceptuje, ponieważ był aktorem. Wacek w lecie grał w filmach, odwiedzał Olę i jej mamę w spa w Truskawcu. No i pierwsze lody zostały przełamane, mama zgodziła się na ślub. Część rodziny niestety była przeciwna temu związkowi, lecz ojciec i siostra Zofia wspierali Olę. Także 14 lutego 1931 roku wzięli ślub, Ola i Wacek wzięli ślub w kościele mariackim. Było to także dla Oli bardzo trudne, ponieważ musiała jak gdyby przemilczeć sprawę właśnie przeczytania tej zakazanej książki i to właśnie, co się kiedyś wydarzyło na spowiedzi, to było też bardzo dla niej trudne. Później Ola i Wacek udali się na dwudniowy miesiąc miodowy w hotelu europejskim w Warszawie. I rano Wacek dał jej taką piękną bransoletkę, dar poranka, tak się nazywała. I Ola pomagała mu się uczyć roli. Wacek był bardzo utalentowany, jego rodzeństwo również, na przykład Romana Pawłowska, jego siostra, to też była aktorka, Kazimierz Pawłowski. W końcu Wacek dostał rolę w Teatrze Polskim w Romeo i Julii i przenieśli się do Warszawy. I był to rok 1932. Kiedy Ola właśnie wspomina swoje życie w Krakowie, były to takie trudne dla niej chwile. Rodzina nie akceptowała związku. Rodzina starała się cały czas ją kontrolować, decydować o jej życiu. Z Warszawy za to ma bardzo dobre wspomnienia szczęśliwego życia z Wackiem. Plakaty z Romea i Julii były rozwieszone po całym mieście i Wacek był nawet sławny. Ola rozpoczęła kurs pielęgniarski, ale okazało się, że zaszła w ciążę i tego kursu nie ukończyła. Wkrótce później urodziła córkę Zuzannę Marię w Krakowie przy ulicy Batorego i zatrudniono 17-letnią nianię Wisię i Oleńka nazywała swoją córeczkę Zuza, Zuzia lub Zuzu. W 1934 roku Wacek grał rolę w filmie Trędowata, pisał także swoją sztukę, mieszkali razem w Warszawie. Ola zaczęła pracować w Historycznym Instytucie Józefa Piłsudskiego i cieszyła się, ponieważ jej marzenie o pracowaniu, o pracy, o posiadaniu zawodu wreszcie spełniło się. Wacek zawsze marzył o popłynięciu małym jachtem z Warszawy do Gdyni i postanowili to marzenie spełnić i wysłali Zuzu oraz nianię Wisię do rodziny, a sami wyruszyli jachtem z warszawskiego klubu jachtowego i był czerwiec 1937 rok. Wszystko szło na początku dobrze, płynęli, aż dotarli do delty Wisły i wpłynęli do wolnego miasta Gdańska. Powinni byli zatrzymać się w niemieckim klubie jachtowym, zarejestrować swój czas i sprawdzić prognozę pogody. Lecz Wacek nie zatrzymał się w tym klubie, zdecydował popłynąć dalej Zatoką Gdańską w stronę Gdyni. I Ola wspomina, że z oddali widzieli Sopot i złapała ich straszna burza i sztorm. Wacek założył Oli kamizelkę ratunkową, trzymali się razem przewróconej łodzi. On już sobie niestety kamizelki nie założył, nie zdążył założyć. I kiedy tak właśnie trzymali się tej łodzi, Wacław wyznał Oli, że był jej niewierny, a wkrótce później w jej ramionach zmarł. Być może był to wylew krwi do mózgu. A jeszcze wkrótce przed jego śmiercią Ola zapytała, to jak dalej będziemy żyć? I ona wspomina, że wybaczyła mu przed śmiercią. Później właśnie Wacław zniknął w głębinach. Olę za to znaleziono na brzegu. Jakaś rodzina ją uratowała, zabrano ją do szpitala, gdzie wydobrzała. Później Ola wróciła do córki. Także zakończył się jeden etap w jej życiu wraz ze śmiercią jej męża i musiała sobie jakoś życie od nowa poukładać. Pracowała później w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, utrzymywała siebie, córkę Zuzu, także nianię Wisię oraz kucharkę. Radziła sobie bardzo dobrze. Później w styczniu 1939 roku poznała Mustafę. Był on pochodzenia tatarskiego, był wykształcony, był także muzułmaninem. Spotykali się, chodzili na koncerty, do teatru. I w czerwcu w 1939 roku Olę przeniesiono do Danii, do właśnie polskiej placówki w Danii. Mustafa oświadczył się Oli, zanim wyjechała, lecz mu odmówiła. Nie chciała wiązać się z kolejnym mężczyzną. Zostawiła mieszkanie w Warszawie i wraz z córką pojechały do Kopenhagi wraz z córką Zuzu oraz z nianią Wisią. I 1 września wybucha wojna, II wojna światowa. Warszawa płonie. Ola jest w Danii. Wraz z rodzinami konsulów udają się do Paryża przez Szwecję, Norwegię i Anglię. Mieszkały wraz z innymi rodzinami w domu polskim wynajętym przez rząd polski w Paryżu. W listopadzie 1939 roku rząd polski na uchodźstwie osiedlił się w mieście Angers nad Loarą. Oleńka wróciła do pracy. Mieszkały w centrum miasta w zimnym domu z XI wieku. Wkrótce później Niemcy wkroczyli do Paryża i wszyscy musieli się ewakuować. Pracownicy mieli wybór, albo mogli wyjechać do Londynu, tam właśnie, gdzie rząd polski się udawał, był tam przenoszony, lub zakończyć kontrakt i dostać taką wypłatę 3-miesięczną. Oleńka przyjęła tą drugą opcję i pojechały do Lourdes, do Nicei. Rząd polski wynajął hotel byłym pracownikom ministerstwa. Zuzu poszła do francuskiej szkoły wraz z innymi dziećmi. Nie mieli zbyt dużo jedzenia, jedli bardzo często tylko zieloną fasolkę. Ola wtedy zdecydowała starać się o wizę do Kanady. Pojechała po tą wizę do Marsylii i tam właśnie rozstały się z nianią Wisią. To też było takie właśnie trudne rozstanie. I w ostatniej chwili Oli udało się kupić bilety do Hiszpanii. W Madrycie był tam ambasador polski Szumlakowski i on pomógł im właśnie w wyjeździe do Portugalii. Kiedy znalazły się w Portugalii, okazało się, że nie było miejsca na statkach do Kanady. Wszystkie miejsca były na 2 lata zarezerwowane. Ola miała czasową pracę w Czerwonym Krzyżu. i bardzo długo przebywały w Lizbonie i czekały na wizy do Kanady i na miejsce na statku. I był to już 41 rok, był czerwiec, kiedy okazało się, że miejsce na statku Niasa znalazło się. Byli to głównie uchodźcy, Polacy oraz Żydzi. I przybyły z Zuzanną do Nowego Jorku. Później autobusem udały się do Ontario. I Ola znalazła tam w Ontario pracę w fabryce broni. Zuzu stała się Suzy i zaczęła chodzić do Loretto Academy, do szkoły z internatem. Praca w fabryce broni była bardzo trudna i Ola tam pracowała pół roku i później otrzymała propozycję pracy w konsulacie polskim w Winnipeg. Miała być sekretarką polskiego konsula i rozpoczęła tą pracę. I zaczęły właśnie mieszkać w Winnipeg. Ola bardzo miała wtedy w tym okresie wiele pytań o wojnę, dlaczego to wszystko się dzieje. Polska, jej kraj, już drugi raz został wymazany z mapy świata. Ola bardzo dużo czytała. Było lato 1944 roku i taki promyczek światła zaświecił na horyzoncie. Pewnego dnia poznała Szkotkę, rozmawiały bardzo długo, słuchały wiadomości o powstaniu warszawskim i ta Szkotka, Miros, powiedziała Oli, że jedynie Bahaici mówią o pokoju i że jeśli Ola chce, ona może przedstawić jej Bahaitów. W tym czasie w Winnipeg była zaledwie garstka Bahaitów. Kanada jeszcze nie miała swojego narodowego zgromadzenia. Na pierwsze spotkanie Bahaitów Ola udała się do centrum Baha'i w Winnipeg. Jeszcze wtedy nie rozumiała dobrze angielskiego, ale powoli zaprzyjaźniała się z Bahaitami. Wieści z Polski były straszne. Ola myślała, że po wojnie wróci do Polski, ale okazało się, że będzie to niemożliwe z powodu żelaznej kurtyny. Sowieci wyeliminowali arystokrację u siebie i nie mieli zamiaru chronić arystokracji w Polsce. Ola zrozumiała, że nie może wrócić do kraju, który kochała. Zrezygnowała z pracy w konsulacie polskim, który był przejęty przez rząd sowiecki. Znalazła pracę w firmie wysyłkowej, która była niedaleko centrum Baha'i. I w południe chodziła tam się modlić, bo były to dla niej bardzo ciężkie czasy. Przez 3 lata Ola poznawała nauki bahaickie, studiowała, zastanawiała się, poznawała. I 12 listopada 1947 roku została bahaitką i rozpoczęła wtedy pracę nad sobą. Jej nastoletnia córka Suzanne była pod wrażeniem zmian, które zauważała w swojej matce. Na przykład pewnego dnia dowiedziała się, że picie alkoholu jest sprzeczne z prawem Baha'u'llaha i że także odradza on palenie. Od tej chwili nie tknęła ani alkoholu, ani papierosów. Bardzo trudne dla Oli było zaprzestanie obmawiania. Też jak gdyby wyniosła, nie wiem, z społeczeństwa, w którym się wychowała, z rodziny. Wyniosła właśnie to, że bardzo często szukała negatywnych stron w innych. I to było jakby w jej już naturze. I było dla niej to bardzo, bardzo trudne, aby zaprzestać krytyki, aby nauczyć się dostrzegać w ludziach to, co pozytywne. I to będzie taka walka, która trwała u niej właśnie, która trwa całe życie. Święta bahaickie powoli zastąpiły polskie tradycje w domu Oli i Suzanne. W Winnipeg wspólnota bahaicka powolutku rosła, rozrastała się, odwiedzało tą wspólnotę bardzo wielu gości z innych krajów. Niedługo potem Suzy wyjechała na uniwersytet do Saskatoon. Po tym, kiedy Suzy wyprowadziła się do Saskatoon, Ola przeprowadziła się do Toronto. Zmieniła się bardzo przez ten czas. Teraz była gotowa, by służyć. I strażnik Shoghi Effendi, strażnik wiary Baha'i, ogłosił 10-letnią krucjatę i zostały ogłoszone wkrótce później cele dla Kanady. I kiedy Ola usłyszała, że potrzeba pionierów na wyspach niedaleko Nowej Fundlandii, na wyspach Saint-Pierre-et-Miquelon, Ola od razu poczuła, że bardzo chciałaby odpowiedzieć na to wyzwanie i przeprowadzić się jako pionier na te wyspy. Pionier lub pionierka jest to osoba, która udaje się gdzieś do innego kraju, do innego miejsca, aby pomagać budować wspólnotę Baha'i. I strażnik Shoghi Effendi powiedział, że ci, którzy wyruszą wypełnić cele ogłoszone, będą mieli tytuł rycerz Baha'u'llaha. Otrzymają taki tytuł rycerz Baha'u'llaha. I w październiku 1953 roku Ola wyruszyła na wyspy Saint-Pierre-et-Miquelon. Nie było to łatwe miejsce. Ola nie została tam ciepło przyjęta. Było to bardzo trudne. Ola spacerowała bardzo dużo, medytowała, starała się zaprzyjaźniać z mieszkańcami, lecz było to bardzo hermetyczne społeczeństwo, które nie było bardzo otwarte na przyjezdnych. W tym czasie Ola tłumaczyła na polski Baha'i World Faith. I 4,5 roku przebywała na wyspach. Po śmierci strażnika Shoghiego Effendi, kiedy ktoś został znaleziony na jej miejsce, wyjechała. I właśnie przez to, że wyruszyła wypełnić te cele tej właśnie 10-letniej krucjaty do miejsca, które jeszcze nie było otwarte dla wiary, na te wyspy, otrzymała tytuł rycerza Baha'u'llaha. I w 1959 roku Ola wraca do Europy. Powraca z wielkim skarbem, który odkryła, z wiarą Baha'i. W Anglii odnajduje swoją rodzinę, odwiedza także Centrum Baha'i w Londynie, odwiedza także grób strażnika Shoghiego Effendi. Później udaje się do Paryża, tam także idzie do Centrum Baha'i. Spotyka tam kobietę o imieniu Alice Dudley, Bahaitkę, która była niedawno w Polsce i znowu tam jechała. Polska w tym czasie była jak gdyby pod egidą Narodowego Zgromadzenia Niemiec. Narodowe Zgromadzenie Niemiec było odpowiedzialne za Polskę i za wspólnotę w Polsce. Ola później odwiedziła niemieckich Bahaitów i przygotowywała się na swój wyjazd do Polski, na odwiedziny w Polsce. Polska, był to czas zimnej wojny. Ola w ogóle nie wiedziała, że po przyjeździe była cały czas śledzona, że na telefonach był podsłuch w miejscach, w których przebywała. Najpierw udała się do rodziny w Krakowie, słuchała historii wojennych, widziała, jak zmieniło się życie jej rodziny, członków jej rodziny. Ola odwiedza Łąktę, widzi, jakie zmiany nastąpiły. Ziemie zostały rozdane byłym służącym. Ola odwiedza Julcię, która była przy narodzinach jej córki, wraz ze swoją siostrzenicą Magdą, z którą miała bardzo dobry kontakt, odwiedza Auschwitz. To było też dla nich bardzo ciężkie przeżycie. Warszawa była zawsze Oli ulubionym miastem. Było to bardzo ciężkie zobaczyć 80% zniszczenie Warszawy. W tym czasie Ola przebywała w Polsce 19 miesięcy. Chciała odwiedzić teścia, lecz niestety okazało się, że on zmarł wkrótce przed jej przyjazdem. Był to jej teść Bohdan Pawłowski. Za to mogła spędzić czas ze swoją teściową. Odwiedziła także koleżanki ze szkoły sióstr Niepokalanek. One zorganizowały spotkanie po 40 latach. Opowiadały historie wojenne, historie z powstania. I komunistyczna Polska była bardzo trudnym miejscem dla Oli. Ola chciała spotkać jedynego Bahaitę, który mieszkał wtedy w mieście, i udało jej się. Spotkała Józefa Arszenika, który był esperantystą, który także znał Lidię Zamenhof. Józef Arszenik zaoferował, że ukryje Lidię na Pradze w swoim domu, ale Lidia odmówiła, nie chcąc narażać jego rodziny. Poszła mieszkać w getcie, a później zginęła w Treblince. Józef był pod wielkim wrażeniem Lidii Zamenhof i korespondował z Ann Lynch w biurze Baha'i w Genewie i został później Bahaitą. W 1956 roku poznał Alice Dudley na konferencji Esperanto i Alice odwiedziła Polskę po wojnie. Kiedy Ola przebywała w Polsce, wszędzie byli szpiedzy. W pokoju miała podsłuch, jednak jakoś radziła sobie. W 1958 roku w czerwcu Józef poprosił, aby Ola opowiedziała o wierze Baha'i na spotkaniu. Na spotkaniu takiej grupy, z którą on był związany. Więc wszelkie spotkania były w tym czasie w Polsce zakazane, więc to spotkanie było bardzo tajne. Musieli być bardzo ostrożni i 17 osób wcisnęło się do małego pokoju gdzieś w piwnicy. Wszystkie okna były zamknięte, aby nikt ich nie mógł usłyszeć, aby nikt nie usłyszał, że mówili na zakazany temat o religii. Profesor Lutowski, lider grupy, przedstawił Olę wszystkim. On także znał Lidię Zamenhof, dowiedział się o wierze od niej. I ludzie po latach indoktrynacji marksistowskiej pragnęli duchowości. Ta właśnie grupa studiowała różne właśnie ruchy duchowe, religijne. Ola mówiła o Baha'u'llahu, o zasadach, które przyniósł, o jedności ludzkości. Ola zaprzyjaźniła się po tym spotkaniu z Serafinem Michalewskim. Był on diakonem kościoła grecko-katolickiego. Po tym spotkaniu, które zostało bardzo dobrze przyjęte, profesor Lutowski bał się, że kolejne spotkanie będzie niebezpieczne i spotykali się w mniejszych grupkach, w takich prywatnych domach. Ola rozdała kilka kopii Baha'u'llah i Nowa Era, która to książka była przetłumaczona przez Lidię Zamenhof. Uczestnicy spotkań chcieli więcej informacji o wierze. Było w tej grupie wielu księży katolickich oraz grekokatolickich, którzy pomimo ustroju, pomimo indoktrynacji podążali duchową ścieżką. Ola także odwiedziła Stowarzyszenie Ateistów i Wolnomyślicieli, którzy wspominali o wierze Baha'i w swoim magazynie. I we współpracy z Serafinem Michalewskim oraz Narodowym Zgromadzeniem Niemiec przetłumaczyli na język polski książkę Johna Farabi All Things Made New oraz wysłali ją do Frankfurtu. Że różne grupy, z którymi Ola w tym czasie się spotykała, interesowały się parapsychologią, UFO, różnymi ruchami. Tylko Serafin Michalewski został bahaitą i też bardzo pragnął dzielić się z innymi tą wiedzą. Rodzina i przyjaciele Oli nie wykazali żadnego zainteresowania wiarą Baha'i. Wkrótce później Ola przedłużała sobie swoją wizę 3-miesięczną i utrzymywała się ucząc francuskiego i angielskiego. Później dostała pracę w ambasadzie Stanów Zjednoczonych. Była to dobra praca. Ola była bardzo szczęśliwa, będąc w Polsce, w swoim domu. Na przykład w 1958 roku odbył się Kongres Esperanto. Alice Dudley, Serafin Michalewski, Józef Arszenik złożyli wieniec na grobie Lidii Zamenhof. Trwały przygotowywania do Kongresu Esperanto i Ola otrzymała broszury o wierze Baha'i w języku Esperanto, które miały być umieszczone w folderach uczestników. Ola to zrobiła, zaniosła pudło z broszurami do organizatorów. Lecz 2 dni później otrzymała wiadomość, że broszury nie mogą być umieszczone w tych folderach, lecz mają być natychmiastowo zniszczone. I Oli wydawało się to trochę dziwne, ona już dużo wysiłku włożyła w to, aby zanieść tam te broszury, aby poprosić organizatorów o umieszczenie ich i nie wiedziała, dlaczego mają być zniszczone, ale była bardzo posłuszna instytucjom i poszła tam i zabrała pudełko z broszurami. Na szczęście nie zostały jeszcze umieszczonych w tych folderach, więc ona coś tam powiedziała i zabrała z powrotem to pudełko. I później w rozmowie z Józefem Arszenikiem okazało się, że jeżeli policja znalazłaby właśnie te broszury, Ola zostałaby aresztowana, a wszyscy ludzie z nią związani także zostaliby aresztowani. Ona by została prawdopodobnie wydalona z Polski, ponieważ broszury te zostały wydrukowane w Niemczech. Okazało się, że policja czy milicja bardzo inwigilowała konferencję esperantystów, ponieważ różne ruchy próbowały się poprzez właśnie esperantystów przedostać do Polski. I Ola później dowiedziała się, że na konferencji Rąk Sprawy Bożej, czyli właśnie jest to także taka instytucja Bahaitów w Kopenhadze, zdecydowano wycofać te broszury, ponieważ właśnie te konferencje były przykrywką dla różnych ruchów podziemia i milicja je bardzo inwigilowała, te konferencje. I Ola nic nie wiedziała o właśnie tym szpiegowaniu, o podsłuchach, lecz największą jej tarczą obronną było posłuszeństwo instytucjom bahaickim. I to był właśnie też kolejny przykład, jak ważne było to posłuszeństwo i jak ją właśnie chroniło w trakcie właśnie jej życia. Następnie pastor Michaelis otwarł kawiarnię i księgarnię. Miał tam różne wykłady, prezentacje, wystawy. Ola została poproszona o wykład na temat przesłania Baha'i. Wykład tak bardzo się podobał, ludzie zadawali bardzo wiele pytań, był wielki entuzjazm, lecz następnego dnia sklep zamknięto. I nie wiadomo dlaczego. W tym okresie czasu Ola prowadziła bogate życie kulturalne. Świat artystyczny kwitł. Ola mogła chodzić do teatru, do opery, na koncerty orkiestry symfonicznej, na kabarety. Bardzo to sobie ceniła, ponieważ po latach mieszkania w Kanadzie bardzo za tym tęskniła. I wkrótce jej córka Suzy napisała, że poznała Huberta i zapytała Olę o zgodę na ślub. Ola czuła, że to będzie dobra decyzja, dała im zgodę na ślub i Hubert i Suzy pobrali się w 1959 roku, mieli ceremonię bahaicką w Nowej Fundlandii w mieście St. John's. Ich dziadek zaprosił ich do Holandii na święta. Ola bardzo chciała tam pojechać, odwiedzić córkę, poznać męża Suzy. Lecz milicja powiedziała jej, że dostanie wizę, ale nie będzie mogła już wrócić do Polski, chyba że zdecyduje się na przywrócenie obywatelstwa polskiego. Ola bardzo lubiła swoją pracę w ambasadzie. Miała właśnie wiele prac tłumaczeniowych, tłumaczenia bahaickie szły naprzód. Ola miała wielu przyjaciół. Upłynęło 19 miesięcy od przyjazdu do Polski. Okazało się, że to był właśnie czas na wyjazd, prawda? Później przyjaciele Oli znaleźli jej akta policyjne. Okazało się, że cały czas jej telefon był na podsłuchu, że ją cały czas śledzono. Szpiedzy nawet narzekali, że strasznie dużo chodziła i nie mogli za nią nadążyć. W latach 1960–61 Ola przebywała w Luksemburgu, mieszkała z inną bahaitką, pracowała dla linii lotniczych. Po pracy chodziła na spotkania bahaickie, chodziła do parku, była w naprawdę wspaniałej bahaickiej wspólnocie. I w 1961 roku rozpoczął się dla niej nowy etap. Linie lotnicze zaproponowały Oli przeniesienie do Leopoldville w Afryce. Później nazywało się to miasto Kinshasa. Ola zawsze marzyła o Afryce i bez praktycznie wahania zdecydowała pojechać do Afryki. I wylądowała w belgijskim Kongo. Miała 51 lat, była pełna energii. Chciała dzielić się przesłaniem Baha'i na tym kontynencie. I strażnik wiary Baha'i, Shoghi Effendi, przez 19 lat starał się wysłać pioniera do Kongo, lecz nie udało mu się to. I teraz właśnie nadarzyła się taka okazja, aby właśnie Ola tam pojechała. Więc osiedliła się w Afryce, w Leopoldville. Próbowała odnaleźć Bahaitów i rozpoczęła właśnie swoją przygodę afrykańską. Więc 1/3 życia Ola spędziła w Afryce. Służyła, pomagała budować wspólnotę Baha'i. Spędziła właśnie ten czas w kraju, który później nazywał się Zair. I właściwie osobny filmik można by było nagrać o właśnie tym etapie afrykańskim. Więc nie będę może tutaj zdradzać szczegółów i opowiadać o tym dokładnie, ponieważ możecie sobie przeczytać właśnie w książce Legacy of Courage albo też ewentualnie zrobię drugą część kiedyś o afrykańskiej części życia Oli. I Ola stawała się coraz starsza, też właściwie bardzo długo mieszkała w tej Afryce, aż praktycznie do lat 80. W Polsce tłumaczyła na język polski, a w Afryce na język francuski, cokolwiek było potrzeba. I w wieku 81 lat doradcy oraz Międzynarodowe Centrum Nauczania w Hajfie poprosiło ją, aby pojechała do Polski. W Polsce było 37 milionów ludzi i zaledwie garstka pionierów i właściwie kilku wyznawców. Potrzeby były ogromne i 81-letnia Ola zdecydowała się jechać do Polski w roku 1991. Jej córka Suzanne pomogła jej w przeprowadzce. Znalazły mieszkanie w Warszawie przy ulicy Piwnej. Zamówiły także wygodne krzesło. I to krzesło nawet znajduje się teraz w centrum Baha'i na Natolinie w Warszawie. Ola w listopadzie 1991 roku została wybrana do lokalnego zgromadzenia Warszawy. Mieszkała właśnie przy ulicy Piwnej 20 przez 26 mieszkania 1. Tłumaczyła znowu na język polski. Poznała pionierów, którzy w tym czasie mieszkali w Polsce i budowali wspólnotę Baha'i. Była to Joy Judd, także Jane Czerniejewski. Ciekawostką jest, że Jane Czerniejewski była to jedna właśnie z osób, które mi powiedziały o wierze Baha'i. Ona mieszkała też w Nowym Sączu, kiedy ja usłyszałam o wierze Baha'i. Poznała także Marcela z Niemiec, pioniera z Niemiec, Erola, pioniera z Turcji. Bardzo wielu także pojawiło się młodych Bahaitów. Ola była związana właśnie z młodymi Bahaitami, ze swoimi przyjaciółmi, ich rodzinami. I w Polsce w 1992 roku w kwietniu odbył się pierwszy zjazd narodowy, czyli zostało wybrane pierwsze Narodowe Zgromadzenie Duchowe Polski. Jest to instytucja 9-osobowa, wybierana co rok. Jest to instytucja, która administruje sprawami wspólnoty Baha'i w danym kraju. I w Polsce zostało po raz pierwszy wybrane to zgromadzenie w 1992 roku. Ja niestety nie byłam na tym zjeździe, ponieważ dzień wcześniej zostałam Bahaitką i wszyscy jechali na ten zjazd, mówili o tym zjeździe, ale ja byłam dosyć oszołomiona samym faktem, że zostałam Bahaitką i nie pojechałam już na ten zjazd. I na tym właśnie zjeździe była Ola Pawłowska, była także Ruhiye Hanum, czyli żona strażnika Shoghiego Effendi. I 92 rok to w ogóle był święty rok we wspólnocie Baha'i, ponieważ to było 100-lecie odejścia Baha'u'llaha. I wszyscy rycerze Baha'u'llaha zostali zaproszeni do Hajfy. I między innymi Ola także została zaproszona i pojechała do Hajfy. Następnie, przebywając w Polsce, Ola także dowiedziała się, że otrzymała spadek po ojcu chrzestnym. Chciała także odzyskać Łąktę, dwór w Łąkcie, ale wiedziała, że to będzie bardzo dużo kosztować. Chciała Łąktę podarować wspólnocie Bahaitów w Polsce, aby to było takie miejsce, gdzie mogłyby się odbywać szkoły letnie, inne wydarzenia. Lecz mogłoby to bardzo dużo kosztować i w końcu Ola zdecydowała nie robić tego. Pogarszało się zdrowie Oli i niestety polski system lecznictwa nie był wystarczający. I w 1993 roku Ola zdecydowała wrócić do Kanady. Wróciła do Kanady, zamieszkała w British Columbia wraz z Suzy i jej rodziną i miała już bardziej wygodne życie. Nie miała jednak tłumaczeń, nie miała trudności, które mogłaby pokonywać. Jej zdrowie się coraz bardziej pogarszało. I później Ola jeszcze przeprowadziła się w inne miejsca w Kanadzie i swoje ostatnie dni życia spędziła właśnie w Kanadzie i zmarła 2 kwietnia 2004 roku w Torbay w Nowej Fundlandii. Jest właśnie pochowana w tym miejscu w Torbay i na jej nagrobku widnieje mapa świata z 3 małymi gwiazdami. 1 gwiazda to wyspy Saint-Pierre, 2 gwiazda to Kongo, a 3 gwiazda to Polska. No więc dziękuję Wam bardzo za uwagę. W takim wielkim skrócie starałam się przedstawić życie Oli Pawłowskiej, ponieważ jest to absolutnie niesamowite, inspirujące życie, inspirująca postać. Postać Oli Pawłowskiej jest dla nas inspiracją, przykładem. Jest jedną z tych pierwszych polskich bahaitek wraz z Lidią Zamenhof, a także Izabelą Gryniejewską, której także opowiem w innej audycji. Jest ona właśnie jedną z tych pierwszych Polek, które przyjęły posłanie Baha'u'llaha, którego nauczały, które właśnie niosły to przesłanie, a Ola niosła go nie tylko w Polsce, ale także w Kanadzie, na Wyspach oraz w Afryce. I oczywiście zachęcam Was do przeczytania tej książki. Jest na razie tylko w języku angielskim, ale może znajdzie się ktoś chętny do tłumaczenia i wtedy byśmy mogli wydać tę książkę także po polsku. Oczywiście są to plany na przyszłość. Ja chciałabym wraz może z rodziną czy z mężem udać się w lecie śladami Oli Pawłowskiej i też może będzie druga część śladami Oli Pawłowskiej, gdzie pokażemy Wam te miejsca, w których ona wzrastała, wychowywała się. Ja pochodzę z Nowego Sącza i moja siostra chodziła do szkoły sióstr Niepokalanek w Nowym Sączu. Ukończyła tam szkołę gastronomiczną. Dobrze znamy to miejsce. Ja też tam chodziłam do kościoła, właśnie do Białego Klasztoru i obok Białego Klasztoru budowałam kościół wraz właśnie z inną młodzieżą. I także pewnego dnia zabłądziliśmy, wracając od moich dziadków ze wsi i zabłądziliśmy, wracając do domu tutaj pod Krakowem i okazało się, że wylądowaliśmy w Żegocinie, która jest zaraz obok Łąkty. I już przez wiele lat chciałam udać się do tej Łąkty i zobaczyć ten dwór, w którym mieszkała Ola, lecz zawsze coś stoi na przeszkodzie i nigdy tego jeszcze nie zrobiliśmy, więc już niedługo planujemy to zrobić. Też jest dużo niesamowitych historii. Mam też taką malutką roślinkę, teraz została tylko malutka. To jest taka roślina, która się nazywa grudnik i jest to roślina, która została nam podarowana. Jest to roślina, którą Ola Pawłowska miała w swoim mieszkaniu w Warszawie. I później ona została podarowana Bahaitom. I ci Bahaici podarowali różne rzeczy nam. I ta roślina jest u nas w domu. I pewnego dnia, kiedy mieliśmy urodziny Baha'u'llaha, ta roślina po raz pierwszy tak pięknie zakwitła. I wspominaliśmy właśnie wtedy Olę. I wydawało nam się, że ona poprzez te piękne kwiaty na tej roślinie jak gdyby jest z nami i nas inspiruje, i nas prowadzi, i nam pomaga. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne audycje, a także zapraszam do może kogoś do tłumaczenia książki o Oli Pawłowskiej. Pa, pa!